Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Cię do kolejnego odcinka na moim kanale. Tym razem przedstawię Ci dosyć, wydaje mi się, sprytną metodę, która pozwala otrzymywać powiadomienia podczas zmiany na danej stronie, zmiany treści bądź zmiany jej wyglądu. Ten sposób może być wykorzystywany na kilka sposobów, na pewno w świecie kryptowalut. Ja tutaj to pokażę, w jaki sposób właśnie można śledzić zmiany na Coinbase Custody. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na początek może parę słów o tym, czym jest Coinbase Custody. Coinbase Custody jest to produkt, a w zasadzie oddzielna firma organizacji Coinbase, która pozwala tak naprawdę przechowywać instytucjom, bo to jest głównie kierowane do instytucji, instytucjom kryptowaluty i cały właśnie Coinbase w tym momencie przekazywanymi kryptowalutami, można powiedzieć, opiekuje się. On dba o ich bezpieczeństwo, oddaje również je do stakingu, jeśli dana sieć umożliwia taką opcję. Także duże instytucje, bo próg wejścia jest chyba powyżej 10 milionów dolarów. Tutaj mogę się mylić, natomiast firma musi być dosyć duża, chyba 10 miliardów, żeby była duża. Także firma musi być dosyć duża, tutaj jest wymagane oczywiście przejście pewnej weryfikacji i w momencie, kiedy taka firma chce w pewien sposób zdywersyfikować swój majątek, to może w oparciu o kryptowaluty oddać je pod opiekę właśnie Coinbase'owi, dlatego to jest takie custody, także oni tutaj nie są właścicielami, te firmy nie są właścicielami kluczów prywatnych do posiadanych projektów, natomiast jest w posiadaniu kluczy prywatnych firma Coinbase, ona się tym zajmuje, ona gwarantuje bezpieczeństwo. Także wszystko to, co się tyczy z taką codziennością, jeśli chodzi o trzymanie kryptowalut i dbanie o ich bezpieczeństwo, to jest pokrywane właśnie przez Coinbase i oni właśnie też z tego tytułu pobierają sobie prowizję, z której zarabiają. Często jest tak, że właśnie listing tokenu na giełdzie Coinbase gwarantuje pewne wzrosty w jakimś określonym czasie zaraz po tym listingu. I to oczywiście też jest prawda, co zostało udokumentowane w takim dosyć ciekawym artykule na portalu Blockworks. Tutaj również pod filmem znajdziecie link do tego artykułu. Nie dotyczy się to może zupełnie projektu Coinbase Custody, natomiast zdecydowanie Coinbase Custody, czy również umożliwienie listingu na tej platformie w jakiś sposób wpływa na cenie. Okazuje się, że jest dosyć ciekawe narzędzie Visual Pink. Ono pozwala tworzyć sobie takie joby, mini takie prace, zadania, które będą właśnie śledziły za nas zmiany, jakiekolwiek zmiany na stronie. Żeby to skonfigurować, skopiujemy sobie oczywiście adres tego Coinbase Custody Assets i na dashboardzie właśnie Visual Pink spróbujemy taką pracę sobie dodać i dzięki temu będziemy mailowo otrzymywać powiadomienia o każdej zmianie w danym elemencie na danej stronie, w zależności od tego właśnie, jak sobie to przeprowadzimy. Konfiguracja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na tą stronę, podać adres strony, którą chcemy monitorować, wybrać przycisk Go i następnie poczekać chwilę, aż mechanizm prześwietli nam całą stronę. Przypomnę jeszcze raz, że celem tego jest otrzymywanie powiadomień o dowolnej zmianie na stronie. I to, jak widzicie teraz na ekranie, można sobie w bardzo prosty sposób wykorzystać. Zaznaczamy ten taki obszar i całą tą sekcję, która właśnie listuje, wyświetla te projekty, które są wspierane przez Coinbase Custody, sobie zaznaczamy i w tym momencie ja zdefiniowałem, że dowolna zmiana
treści w tym zaznaczonym fragmencie strony, dowolna zmiana powinna być nam sygnalizowana. Także będziemy mieć pewność, że jeśli tylko coś na tej stronie się zmieni, to my dostaniemy wiadomość e-mail właśnie z takim powiadomieniem. I tutaj w zależności od wersji płatnej czy bezpłatnej, te sprawdzenia wykonywane przez portal są uruchamiane co określony czas. Tu wersja darmowa pozwala niestety na najczęściej wybierane co 6 godzin, natomiast jeśli wykupimy sobie płatną opcję, to tutaj te sprawdzenia mogą być wykonywane dosyć często. Także jeśli coś, prawda, zmieni się na tej stronie, to nawet już po 5 minutach dostaniemy o tym informację. Zakładając, że korzystamy z wersji darmowej, wybieram te 6 godzin. I tak naprawdę to wszystko. Tutaj oczywiście jeszcze są też dodatkowe opcje. Natomiast tak na dobrą sprawę możemy już w tym momencie uruchomić naszego joba, uruchomić naszą pracę. Dodatkowo można tutaj takie sekcje, takie dodatkowe czynności wypracować, jak na przykład kliknięcie, czy jakieś na przykład słowo kluczowe może się pojawić w obrębie danego tekstu, czy też na przykład monitorowanie pliku PDF, nieaktywowanie JavaScriptu. Także to też również można sobie zastosować. Na pewno każdy z Was, każdy z oglądających tutaj znajdzie kilka ciekawych możliwości na wykorzystanie z tego, zwłaszcza w kontekście kryptowalut i śledzenia różnych projektów. Może na przykład wywołać taką akcję naciśnięcia jakiegoś fragmentu, jakiegoś guzika na stronie po tym, jak coś się stanie, jak coś się zmieni. To też może być w kilku ciekawych scenariuszach użycia tego projektu dosyć ciekawe. Można tu również refresh zrobić, można szereg innych ciekawych scenariuszy naprawdę tutaj dzięki temu narzędziu sobie zaprogramować. I następnie wybieramy Start Monitoring. Czekamy krótką chwilę i w tym momencie tworzony jest dla nas właśnie ten job. Możemy przejść do naszego dashboardu, czyli miejsca, w którym te nasze joby, nasze prace są listowane. I następnie w każdej sytuacji, kiedy coś w tym zaznaczonym przez nas fragmencie się zmieni, tutaj pojawi się odpowiednia notyfikacja i oczywiście dostaniemy wiadomość e-mail z tym, że zmiana na stronie zaszła i teraz wtedy możemy sobie oczywiście zobaczyć. Może być tak, że został dodany nowy coin, nowy token. Natomiast w social media czy w innych tego typu miejscach jeszcze to nie zostało odpowiednio rozreklamowane i w tym momencie my z odpowiednim wyprzedzeniem, przynajmniej tym kilkuminutowym, jesteśmy trochę wcześniej przed linkiem i wiemy, że takie coś zostało dodane do Coinbase Custody i możemy odpowiednio w ten sposób zareagować. Oczywiście zachęcam również do poeksperymentowania z tym narzędziem w innych ciekawych scenariuszach. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, jak to można wykorzystać, to będę Wam bardzo wdzięczny za zostawienie takiego komentarza pod filmem. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.